Słoneczne Radio, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z pięknego i uśmiechniętego Palmetto. Ta pani to Ewa Głębowski, malarka, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Długo jest Pani w Stanach Zjednoczonych? Ponad 30 lat. Floryda była pierwszym wyborem? Nie, najpierw wylądowaliśmy w New Jersey i tam spędziłam gro czasu, Carteret, Homedale. I od 5 lat, jeszcze z przerwami, przyjechałam właśnie tutaj do Palmetto. Floryda i słońce, i ciepło inspirują? Pomagają w pracy artystycznej? Absolutnie tak, ponieważ każdego dnia, gdy świeci słońce, czujemy się jak w paradise, czujemy się jakbyśmy byli na wakacjach. Niesamowita przyroda, która buzuje przez wspaniałą roślinność, ptaki, wszystko to nas otacza i inspiruje mnie. Co pani maluje? Piękne konie, piękne kobiety, anioły, no i oczywiście kwiaty. Kwiaty są tak kolorowe, tak wspaniałe i dodają takiej dobrej energii. Moją pasją są maki. Kilkanaście lat temu, kiedy byłem na wakacjach w Sarasocie, byłem między innymi na Longboat Key. Widziałem kilka galerii z polskimi nazwiskami. Kiedy pojechałem tam kilka dni temu, nie zauważyłem. Ja myślę, że na to wszystko wpłynęła w dużym stopniu pandemia. Prace artystyczne, wyjazdy zostały wstrzymane. Ja nawet myślę, że zagrożenie spowodowane pandemią obniża chęć malowania. Nie jest takie inspirujące. Odwrotnie było u mnie, ponieważ spędziłam więcej czasu w domu, byłam bardzo zainspirowana przekazywaniem dobrej energii. Wszystkie moje klientki, bo najczęściej są to klientki, podkreślają, że w moich pracach jest bardzo dużo optymizmu, koloru, że te prace pozwalają im żyć. Nawet tutaj się pochwalę, że była pani, która pracowała na pierwszej linii z COVID-em, pani pielęgniarka, Polka, i powiedziała, że po tym wszystkim, co widzi w szpitalu, cudowną rzeczą jest wrócić do domu i patrzeć na moje obrazy, które przenoszą ją w ładniejszy świat. Było to bardzo, bardzo przyjemne dla mnie. A może to też wynika z tego, że świat po prostu przeniósł się do internetu i ta działalność artystyczna również. I to nie tylko dlatego, że mamy COVID. Po prostu tak. Te wszystkie wynalazki tak. Zaczęły być dla nas wszystkich dostępne. Absolutnie tak, ponieważ wcześniej myślałam, że właśnie przez galerię moje obrazy będą w jakiś sposób oglądalne. Miałam nawet wystawę w Trenton, wystawę w samej Sarasocie, w przepięknej galerii. Miałam mieć wystawę w Palm Beach, kiedy to właśnie okazało się niemożliwe. No i wszyscy są na internecie. Praktycznie na początku nawet nie myślałam o sprzedaży moich obrazów, po prostu malowałam. Malowałam, żeby znaleźć jakieś takie ujście, żeby się zrealizować. Po prostu zaczęło mi to sprawiać niesłychaną przyjemność po wypadku. Miałam bardzo poważny wypadek w 2014 roku. Mój samochód poszedł do kasacji, a na szczęście nie. Sprzedaje pani obrazy tylko w internecie? Nie tylko, dlatego że mam liczną grupę przyjaciół i osób, które też są zainteresowane moimi obrazami, jak na przykład moi sąsiedzi. Dekorowałam właśnie mieszkanie pani, która się przyniosła tutaj, jak również znajomi rekomendują je innym znajomym. Ostatnio byli Polacy z Kanady. Sprzedałam im 4 moje obrazy, są zachwyceni, co mnie sprawia niesamowitą radość. Oprócz tego zamówili jeszcze 2. Więc po prostu tak przez znajomych, przez internet, mam swoją stronę na internecie, gdzie można część moich obrazów zobaczyć. Jest to Paintings by Ewa na Facebooku. Tak jak mówię, na początku nie myślałam o sprzedaży moich obrazów, ale ponieważ ludzie pytali się, po ile ten obraz, czy go pani sprzedaje, czy mogę go mieć, bo mi się bardzo podoba, mi się kojarzy, no to po prostu zaczęłam sprzedawać. I zaczęło mnie to cieszyć podwójnie, bo nie dosyć, że ja mam z tego ogromną przyjemność, to ludzie piszą mi naprawdę przepiękne komentarze, jak ten obraz, jak rano otworzy ktoś oczy, cieszy i nastawia optymistycznie, ile dobrej energii jest przekazane. Traktują to w sposób bardzo, bardzo miły, co było zupełnie nieoczekiwane dla mnie. To jest taki bonus. Jak wygląda pani malowanie, pani praca od strony technicznej? Da się w ogóle zaplanować to wszystko? To jest tak, że rozpoczyna pani projekt, na przykład obraz, rozpoczyna malowanie jego i od początku do końca ten proces trwa? Czy to jest tak, że nagle w trakcie tego malowania, na przykład tych maków, przychodzi pani do głowy,
piękna kobieta w czerwonej sukni przed lustrem i wtedy zostawia Pani ten projekt i bierze się już za kolejny. I w ten oto sposób mamy kilka projektów, które potrzebują dopracowania i dopieszczenia, ale to wymaga z kolei czasu. Bardzo dobre pytanie. Więc u mnie to wygląda w ten sposób, że wstaję rano, piję kawę i nachodzi mnie. Nachodzi mnie, że widziałam wczoraj takiego fantastycznego konia i ja muszę namalować tą twarz z bliska. I wtedy po prostu zaczynam malować, szkicować, poprawiać, najczęściej od początku do końca. Czasem to moje malowanie trwa bardzo szybko, zależy od mojego natchnienia, nastawienia, zatrzymania tego w kadrze, pokazania, lub zaczynam malować i brakuje mi tego czegoś, więc zostawiam ten obraz i powracam wtedy, kiedy już wiem, że na pewno chcę go domalować. Zapytałem Panią na początku, czy słońce i Floryda to jest taka mega inspiracja do tej pracy twórczej, pracy artystycznej. Też z innego powodu, dlatego że kiedy patrzyłem na Pani obrazy, a można je zobaczyć na Facebooku i nasi widzowie również je teraz sobie oglądają, to widzę w nich właśnie dużo pozytywu. Widzę w nich dużo radości, dużo miłości. Od samego patrzenia na nie potrafią naładować człowieka taką pozytywną energią. Właśnie tak piszą moje klientki, moi klienci. Mówią, widzę Pani obraz i się uśmiecham. Poprawia mi to humor. Pozwala mi się to przenieść gdzieś do krainy marzeń. I to jest właśnie cudowne. I to mnie inspiruje, że ci ludzie tak bardzo dobrze odbierają moją sztukę. Właściwie to miałam taki właśnie ten wypadek w 2014 roku, wracam do niego, bo przedtem nie malowałam. Malowałam jako dziecko, malowałam jakieś prace na wystawie w liceum, ale później przyszło życie. Trzeba było z czegoś żyć, jakoś się urządzać. Emigracja to też niełatwy kawałek chleba, aczkolwiek potem było bardzo dobrze. I myślę, że właśnie ten wypadek spowodował, że nie czując mojego ciała, leżąc na emergency, poczułam niesamowitą siłę w środku i chęć życia, chęć taką, że ja muszę żyć, bo przecież zawsze chciałam malować, chciałam zwiedzać, chciałam tańczyć. To nie jest jeszcze mój czas w tym życiu, żebym ja tu została już w tym szpitalu. Zaczęłam się modlić do Boga i tak jakoś nie czując swojego ciała, bardziej czułam swoją duszę. I jak tylko wyszłam ze szpitala, przez rok zaczęłam pisać wiersze. Każdego prawie dnia pisałam wiersze optymistyczne o tym, jak należy żyć, jak należy korzystać z każdej chwili życia. Dziękowałam rodzicom, dziękowałam wszystkim, jakby ciesząc się podwójnie tym, że żyję. Następnie naszła inspiracja do malowania, ale nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, ponieważ nie miałam żadnej techniki. No i zaczęłam malować na taki sposób. Czy ja potrafię namalować konie? Malowałam konie, wyszły. Malowałam Tatry, ludzie zachwyceni. Zaczęłam malować kwiaty, to już mi się całkiem spodobało. Sprzedałam pierwszy obraz. Kobieta zachwycona, właściwie bardzo prosiła mnie o to, żebym go sprzedała. Ja myślałam o wystawianiu w galerii, taki staromodny styl, ale przecież mamy internet. Jak wystawię obraz na internecie, widzi go 30 tysięcy ludzi. Mam od razu bardzo szybką odpowiedź, mam oferty. I bardzo, bardzo dużo miłych słów, za które serdecznie dziękuję, bo nigdy się tego nie spodziewałam. Miałem wspomnieć i nawiązać delikatnie do tego, że Pani również pisze to, tak, co Pani w duszy gra i że to też jest bardzo, bardzo pozytywne. Dlatego też, kiedy umawialiśmy się na dzisiejsze, tak, spotkanie, zadałem pytanie, którego zdradzać nie będę, bo tak, nie o to w tym wszystkim, tak, chodzi, ale w tych wierszach, oprócz tego, że jest dużo pozytywnych emocji, jest też dużo o miłości, tak, w kontekście przemijania i odwrotnie, tak, o przemijaniu w kontekście miłości. Wracając do malowania, od malowania da się uciec? Czy to jest tak, że wszystko, na co Pani patrzy, jest obiektem dobrym do tego, żeby to przerzucić na płótno i od tego malowania tak na dobrą sprawę nie ma żadnego odpoczynku? Praktycznie odbywa się to w ten sposób, że brakuje mi czasu. Dlatego, że inspiracji mam bardzo wiele. To są zwierzęta, psy, dzieci uśmiechnięte. Chciałabym właśnie zatrzymać piękno, pokazać to piękno. Któregoś dnia zdałam sobie z tego sprawę, że przemijamy. Było to właśnie w tym 2014 roku. Przedtem byłam zawsze młoda i mnie nic nie dotyczyło. Zawsze zdrowa.
wtedy uświadomiłam sobie, że jest przemijanie, że należy zatrzymać w kadrze, w zdjęciu, w portrecie ten nasz czas. Ten czas mija nieubłagalnie i trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć, trzeba otaczać się tą pozytywną energią. Jeżeli się da, to komuś pomóc. Moje obrazy często trafiają na charity dla zwierząt. Teraz brałam udział też w WOŚ w Trenton. W tym roku oddaję moje obrazy właśnie również na WOŚ w Sarasocie i mam nadzieję, że chociaż w ten sposób, w jakiś sposób komuś pomogę. Za chwileczkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nawiążę, natomiast no, prawem artysty jest to, w jaki sposób przedstawia świat, w jaki sposób przedstawia otaczającą go rzeczywistość, ale ponieważ ta rzeczywistość, te pani prace są no, niemalże cukierkowe i dlatego tak bawią oko i tak łatwo trafiają do naszego wnętrza, nie pojawiły się zarzuty wobec pani prac, że to jest trochę przerysowane, bo ten świat wcale nie jest taki piękny, wcale nie jest taki kolorowy, wcale nie jest taki uśpiechnięty, a gdybyśmy mieli popatrzeć jeszcze na ludzi pod tak. kątem charakterologicznym tego, jak spolaryzowany zrobił się świat, no to one trochę nie przystają do rzeczywistości. Były takie zarzuty? Nie, właśnie to jest bardzo ciekawe, że mam same pozytywne opinie. Moje obrazy często są na szarym tle. Jest to związane i z modą na szare tło i trochę z rzeczywistością. Na tym szarym tle pokazuje się nagle taki bardzo, bardzo czerwony, wychodzący z obrazu mak. I to jest moja inspiracja. Ja chcę pokazać to piękno, to życie, tą energię, żeby to właśnie tak pobudzić, żeby to było takie ładne, nawet za ładne. Dlatego, że moje obrazy są na pograniczu marzenia, a marzenia to jest coś wspaniałego. To jest ucieczka od rzeczywistości. Wracając do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki obraz pójdzie pod przysłowiowy młotek? Prawdopodobnie kwiaty i taki florycki, kolorowy kwiat, fibuskus. Jeden i prawdopodobnie bez, ponieważ cieszył się dużą popularnością. Zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sarasocie, której patronem medialnym jest Słoneczne Radio. Jeżeli ktoś ma ochotę natomiast zapoznać się bliżej z pracami pani Ewy, no to polecam ten adres, który wyświetlał się w trakcie naszej rozmowy. Proszę zobaczyć, być może ktoś znajdzie coś dla siebie po to, żeby sobie rozświetlić nie tylko umysł, nie tylko swoje wnętrze, ale również to miejsce, w którym na co dzień przebywa. Pani Ewa Głębocki, kobieta, która po wypadku, jak pani powiedziała, w 2014 roku odnalazła drugą siebie i rozpoczęła drugie życie. Tym razem już życie artystyczne, dlatego na początku przedstawiłem panią jako malarkę. Dziękuję bardzo. Bardzo to jest zaszczytny dla mnie tytuł, kiedy na przykład na piknikach polskich słyszę coś takiego, a to jest ta nasza pani malarka, ta polska malarka na Florydzie. Bardzo dziękuję za ten tytuł. Jest to naprawdę coś wspaniałego. Nigdy nie myślałam, że doczekam się tego rodzaju tytułu. Więc dziękuję wszystkim moim klientom. Zapraszam na aukcję, zapraszam na moją stronę i bardzo chętnie odpisuję na wszystkie listy. Bo jak to w życiu, nigdy nie mów nigdy. Tak, tak, dokładnie. Never say never. Stoję Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com